Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Wolanowice. Bardzo serdecznie witam Lata Jędrzejczyka, członka Gminy Adamówka, pana Jacka Pieretki, sekretarza Gminy Adamówka. Witam panią protokolarz. Witam pracownika urzędu, pana informatyka, pana Kastyska. Bardzo serdecznie witam dzisiejszej sesji wszystkich panów radnych. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnie tej gminy na sali jest 14, a więc rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Zaproszenia na sesję otrzymali państwo propozycję początku obrad. Proszę o podjęcie tej ustawy. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji kultury świętej panu pośle obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu sesji. Punkt piąty, podjęcie uchwały zdaje zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu życia przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2019 roku. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości na 2019 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2019 roku. Punkt 10. W sprawie różnej wolne wnioski. Przepraszam, punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za sprawowanymi odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 11. Sprawy różnych wolnych wnioski. I punkt 12. Zakończenie obrad. Czy uznają państwo wszystko? Przechodzimy więc do głosowania za porządkiem obrad. Stwierdzam, że za przyjęcie porządku obrad głosowało 13 osób. Jedna osoba się wstrzymała. Porządek został więc przyjęty. Państwo, przechodzimy więc do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Ja tutaj chciałem powiedzieć wybaczenia, aby nasze sesje przebiegały w sprawie. Prosiłbym, aby porę ubiegłego roku protokoły z ostatniej sesji nie były czytane na sesji. A więc państwo mogę sobie zrobić to wcześniej lub bezpośrednio przed sesją i ewentualne uwagi, zastrzeżenia wnieść na sesji. Czy jest taka wola rada, to przeczytać? Dziękuję bardzo. Państwa, przechodzimy więc do przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Państwa, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 12 osób. Jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie zagłosowała. Przechodzimy więc do pierwszego punktu roboczego, czyli punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Panie przewodniczący, wysoka rado. W budżecie gminy Adamówka na rok 2018 w
proponujemy następujące zmiany. Punkcie, w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym, proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 268 231 zł. Z tego w dochodach bieżących o kwotę 108 231 zł. Na tą kwotę składają się zwiększone wpływy ze sprzedaży wody 22 tysiące złotych, wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 8900 złotych, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 17 tysięcy złotych, wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 tysięcy złotych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 27 tysięcy złotych, wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 23 331 zł. I dochody majątkowe zwiększamy o 160 tysięcy złotych. W całości są to zwiększone dochody ze sprzedaży drewna. W punkcie drugim paragrafu pierwszego proponujemy zmniejszenie dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 120 tysięcy złotych. Są to wszystko dochody majątkowe, na które składają się wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 90 tysięcy złotych i wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 30 tysięcy złotych. W paragrafie drugim proponujemy zmniejszenie wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 147 600 zł. Te zmniejszenia byłyby w zakresie wydatków bieżących o kwotę 97 600 zł i na tą kwotę składają się następujące zmniejszone wydatki. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Alanówka 32 tysiące złotych. Bieżące wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych 5 tysięcy złotych. Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 19 tysięcy 600 zł. I wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 25 tysięcy złotych. Oraz wydatki majątkowe, które zmniejszamy o 50 tysięcy złotych. Całość tych środków była pierwotnie przeznaczona na przebudowę i rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dorcza, Krasne i Adamówka w wysokości 50 tysięcy złotych. Przy czym wyjaśniam, że te 50 tysięcy złotych dotyczą tej pierwszej części naszego zadania inwestycyjnego, czyli przebudowy i rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Krasne, ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dorcza, Krasne i Adamówka w tej chwili jest realizowana. Oraz proponujemy zwiększenie wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 295 831 zł. Z tego w wydatkach bieżących o kwotę 245 831 zł. I na tą kwotę składają się wydatki na remont świetlicy miejskiej w Dorczy 130 tysięcy złotych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej w Adamówce 53 500 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziału zerowego przy szkole podstawowej w Adamówce 12 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej w Wojennie Siemiarskim 50 531 zł. Oraz wydatki majątkowe o kwotę 50 tysięcy złotych są proponowane na dwie inwestycje: rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy i rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w obu przypadkach o 25 tysięcy złotych.
Szczegółowe kwoty ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie w czasie i powinno uchwała weszła w życie w tym momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w życiu gminy. Otwieram dyskusję. Czy są na tym pana co zmian w życiu? Proszę bardzo. Proszę państwa, świetlica w Krasnym będzie realizowana w ramach projektu, który został zgłoszony w programie rozwoju obszarów wiejskich z działania ITER. To przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do dofinansowania i dopiero po sprawdzeniu przez Departament PROW-u będzie podpisywana umowa. Po podpisaniu umowy będzie można ogłaszać przetarg. Wtedy będziemy zabezpieczać środki, ale już w budżecie roku 2019. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Państwa uchwała numer 2 łamane przez 2013 łamane przez 2018 Rady Gminy Radomska dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Chciałem zapytać państwa, czy pani dalej w tej całej uchwale przechodzimy do głosowania? Przechodzimy do głosowania. A więc rozpoczynamy głosowanie. Państwa stwierdzam, że za uchwałą głosowało 14 osób, a więc uchwała została przyjęta. Jednogłośnie wykonanie uchwały prezesa Światłany Gminy Radomska. Uchwała prezydencie z dniem podjęcia. Następnym naszym punktem jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej stóp użyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2019 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Przewodniczący, Wysoka Rado, przypomnę tylko, że podatek rolny, stawka podatku rolnego jest ustalana na podstawie średniej ceny stóp użyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy i ta cena żyta jest określana w monitorze polskim na rok 2019. Została ona określona w monitorze polskim pod pozycją 1004 i ta cena żyta wynosi 54,36 zł za jedną dekatonę, czyli za 100 kg. My zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek projekt uchwały zaopiniować w Izbie Rolniczej. Wystąpiliśmy o taką opinię, proponując w projekcie uchwały stawkę, to znaczy nie stawkę, tylko obniżenie tej ceny do 47 zł, czyli tak proporcjonalnie do obniżki, która była w roku ubiegłym. Chcę powiedzieć, że ta cena żyta to nie jest stawka podatku rolnego, ponieważ stawka podatku rolnego wynosi 2,5 dekatony żyta, równowartość 2,5 dekatony żyta, czyli za hektar, czyli czynowy, właściciele
czy ogólnie rzecz biorąc podatnicy podatku rolnego płacą za jeden hektar pszeniczyny. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady została podjęta taka decyzja, żeby tą cenę z kwoty 54,36 zł obniżyć do ceny do kwoty 45 zł i taka jest dzisiaj, projekt uchwały właśnie w sprawie obniżenia ceny spółdzielnia przyjętego podstawa do obliczania podatku rolnego. Właśnie na podstawie artykułu 18 ust. 2 ust. 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 1892 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Anamówka postanawia obniżyć średnią cenę spółdzielnia przyjętą jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2019 roku, a ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny spółdzielnia za okres 11 kwartałów, będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w 2019 roku z 2018 roku, pozycja 1004 z kwoty 54,36 zł za jedną dekatonę do kwoty 45 zł za jedną dekatonę. Cena skupu określona w paragrafie 1.1.2 służy do obliczania podatku rolnego na 2019 rok. Wykonanie uchwały podjęło się wójtowie gminy Anamówka nadzór nad realizacją uchwały w zakresie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Anamówka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Gminie Urzędowej Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Państwo w tej uchwały lub inne propozycje. Nie widzę innych propozycji. Uchwała numer 2 /14/2018 Rady Gminy Anamówka z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny spółdzielnia przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2019 roku. Zaproszę więc głosowanie nad uchwałą. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że nad uchwałą głosowało 14 osób, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Państwa. Następnym naszym pytaniem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Po przekazaniu projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, który będzie tego podatku będą określone uchwałę nr 2/15/2018, to w projekcie tej uchwały zastosowaliśmy dotychczasową politykę podatkową przyjętą w naszej gminie tak naprawdę od 1990 roku. To znaczy zdecydowana większość stawek podatkowych jest obniżona o 50% w stosunku do stawek maksymalnych. I w związku z powyższym te stawki podatkowe określone w paragrafie 1 są następujące.
Więc wysokie stanowisko warto do nieruchomości od gruntów, o którym mowa w punkcie pierwszym paragrafu pierwszego, jest następująca. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 47 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych, 4,71 zł od 1 hektara. To jest pierwszy wyjątek od tej ogólnej zasady, ponieważ ta stawka jest stawką maksymalną, nie jednak ona jest naprawdę bardzo niska i nie ma konieczności obniżania tej stawki. W punkcie C pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, 25 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. To w punkcie D niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku, Dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1023, 1529 i 1566 i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie podzabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmujące wyłącznie te rodzaje zabudowy. Jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono wyboru zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 1,55 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od budynków lub ich części. I tak, to w punkcie A, od budynków mieszkalnych 40 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni przyczynkowej. Po punkcie B, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,74 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni przyczynkowej. Po punkcie C, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5,49 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 2,39 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. W punkcie 3 odbudowli, to jest kolejne odstępstwo tej ogólnej zasady, że obniżono 50% stawki podatkowej. Tutaj proponowana stawka 2% od ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. 2, 7 jest stawką maksymalną. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy, a na nadzór nad realizacją uchwały zaleca się Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminnictwa Rady Gminy Anonimka. I ta uchwała również weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Gminie Urzędowym Województwa Warszawskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu przewodniczącemu. Bardzo odbieram dyskusję. Dziękuję państwu. Bardzo proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja mam taką propozycję i prośbę jednocześnie. Dotyczy to paragrafu pierwszego punktu. W punkcie C, tam jest stawka 0,25 zł od metra kwadratowego.
Z tego co wiem, to w tym punkcie mieszczą się grunty przyległe na osiedlu po bloku. I mieszkańcy osiedla zwrócili się za moim pośrednictwem z prośbą do rady, aby tą stawkę troszeczkę obniżyć. Z tego względu, że część z tych gruntów jest zagospodarowana rolniczo, tam mają działki, jakieś drzewa owocowe, proszą to wszystko. Ja również się tylko przychylam i proponuję, aby o 10 groszy jeszcze obniżyć tą stawkę. Dziękuję bardzo panu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Musimy mieć na uwadze również to, to znaczy po pierwsze, musimy mieć na uwadze, że ta stawka jest o 25 groszy obniżona. W zdecydowanej większości gmin sąsiadujących z nami te stawki podatków albo są maksymalne, albo obniżane znacznie mniej. I musimy pamiętać o tym, że ten podatek w całości stanowi, w 100% stanowi dochód budżetu gminy. I musimy też pamiętać o tym, że będziemy jeszcze w tym miesiącu, już w przyszłym miesiącu, no to ostatni dzień listopada, będziemy w grudniu pracować nad budżetem na rok 2019. Ja wiem, że wpływy z tego nie są aż tak znaczące, tylko no, musimy też wytwarzać wśród naszych mieszkańców świadomość tego, iż budżet gminy nie bierze się znikąd, ale bierze się również z ich podatków. I musimy pamiętać, że te stawki podatkowe właśnie są obniżane. Większość w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że te podatki, gdyby nie dobra wola rady, byłyby wypłacone jeszcze dużo większe wysokości. Byłyby dwukrotnie wyższe. I musimy też pamiętać o jednym, że my dla osób, które nie prowadzą działalności, tym dla mieszkańców osiedla Badanowice będziemy podejmować za chwilę kolejną uchwałę. Myślę, że ze względu na to, że komisje zaopiniowały projekt tej uchwały pozytywnie, zresztą, że jest to uchwała, która od wielu lat jest stosowana w zakresie podatków na terenie naszej gminy i będziemy zwalniać w praktyce wszystkie budynki mieszkalne, czyli ta stawka dotycząca podatków od mieszkań, która jest określona w podpunkcie 2a, jest tak naprawdę ma ten zapis, bo nikt tego podatku nie płaci. Ale co jeszcze bardziej istotne dla wszystkich, ale szczególnie mieszkańców osiedla, ten drugi zapis zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczy budynków gospodarczych i garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. A więc my też zwalniamy na bardzo duże kwoty, jeżeli chodzi o wpływy podatkowe. A przypomnę tylko, że do subwencji wyrównawczej liczone dochody są na podstawie możliwości ich uzyskania, czyli że wszystkie tego typu zwolnienia, wszystkie obniżenia stawek no, powodują to, że subwencję wyrównawczą no, mamy mniejszą. To znaczy subwencja wyrównawcza by była taka sama jak jest, tylko moglibyśmy mieć wyższe wpływy podatkowe, a subwencja i tak by była w takiej wysokości jak jest. Także no, bardzo bym prosił o to, żeby też tutaj dbać o stronę dochodową. No, niestety tak jest, tak są skonstruowane finanse gmin, że one też składają się z tej części, którą stanowią wpływy do budżetu wpłacane przez mieszkańców naszej gminy. Dlatego no nie chciałbym,
żeby te ulgi w tym zakresie rosły, bo oczekiwania będą coraz większe. No jeżeli Rada mogła obniżyć o 10%, to o 10 groszy, to dlaczego nie obniżyła o 20 jeszcze? Nie no, 10 jest satysfakcjonujące. Ja wiem, ale to jest, proszę Państwa, jasna mentalność podatników. Większość podatników, nawet poważnych, jeżeli zapytacie, czy u nas są obniżone stawki, gwarantuje, że większość w ogóle tego nie wie. Pewnie by trzeba było zastosować maksymalne stawki, żeby uświadomić, że one mogą być wyższe. Bo po prostu z natury rzeczy nikt z nas nie lubi płacić podatków, ale one są w systemie finansowym, też gminy. I niestety bez tych podatków no nie mielibyśmy się opuścić. Szczególnie, że my tak naprawdę w dużej mierze, jeżeli będziemy mówić o budżecie naszej gminy, to musimy też wiedzieć, że w dużej mierze dochody naszej gminy bazują na podatkach, które są płacone do budżetu państwa. Bo to, że mamy subwencję wyrównawczą, to subwencja wyrównawcza to nie jest. On się nie bierze z nikogo, tylko on się bierze z tego, że do budżetu państwa z kolei są wpływy z różnego rodzaju opłat podatków, które tworzą budżet państwa. I są środki właśnie na wyodrębniane, na subwencje, które no jednak stanowią lwią część naszego budżetu i myślę, że to nie wiem, to jest moja wola, i dlatego bronię, bo uważam, że nie jest przesadzone. Nie bójcie, ja przepraszam, że jest jedno słowo, ale myśmy to już kiedyś opuścili przed dwoma laty na jednym spotkaniu na terenie osiedla. Było takie niezadowolenie i myśmy zrobili wtedy 13, ale w zeszłym roku była ponownie ten temat wrócił do tej stawki celowej. Także jeżeli można, ja tutaj zwracam się z prośbą o taką sprawę logiczną. Ja mam jeszcze pytanie, bo nie były przyszłości części odbudowy. Czy ten hotel jest do tego budowle w większości dotyczą sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych. Powiedzmy, no, budowlą jest stacja pociągowa, tego typu obiekty. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że my nie możemy tej stawki obniżyć tylko i wyłącznie dla mieszkańców osiedla, bo ona będzie dotyczyć wszystkich, również i podatników, nie tylko osób fizycznych, ale i podatników tak zwanych prawnych. Także minimalnie zmniejszając obciążenie mieszkańców osiedla, straty w budżecie będą dużo, dużo większe. Na dodatek, proszę Państwa, ja mogę wyliczyć, mógłbym wyliczyć średnią płacą. Jak obniżymy, to tak naprawdę będziemy w większości przypadków tych podatników naprawdę na granicy, że tak powiem, opłacalności robienia tego podatku, wystawiania decyzji. No dobrze, że w większości przypadków to nam. To nie ponosimy kosztów wysyłania tej decyzji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Bo w wielu wypadkach, nawet przy tej stawce, gdyby wysyłać tą decyzję za potwierdzeniem odbioru i jeszcze powiedzmy podatnik o 5 zł zapomni, to by 5 nie, to może przesada. Ale to są w wielu wypadkach naprawdę nieduża kwota podatku. Jeszcze wysłać upomnienie, to jesteśmy zdecydowanie. Jak to się mówi popularnie do tyłu. Większy jest koszt jednostkowy poboru tego podatku niż tego podatku. Także nie jest to tak, że to stanowi jakieś poważne obciążenie w większości przypadków. Dziękuję bardzo. Przepraszam Państwa, radny chciałbym w tej sprawie się wypowiedzieć.
Mam jeden przypadek, że ten podatek wynosi 2 zł do sierpnia pod kolejny. Nie będę mówił na nim. Ja może tylko przypomnę, no, także wypada, że przed sesją pracowały też komisje, komisja oświatowa, rolnictwa, budżetowa i komisje te pozytywnie zaakceptowały te propozycje pana Wójta też. Ale jeszcze zapytam, ktoś z Państwa Rady chciałby zabrać głos. Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania nad uchwałą, to pewna propozycją pana Wójta, jak można. Uchwała nr 2, ona przez 15, ona przez 2018. Rady Gminy Adamówka z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Rozpoczynamy głosowanie. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok została podjęta, czyli za uchwałą głosowało 12 osób, 3 osoby się wstrzymało. Państwo, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały proszę pana Wójta. Wspomniałem przy dyskusji nad poprzednią uchwałą. Proponuje się wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok. Te zwolnienia dotyczą w paragrafie pierwszym w punkcie 1 budynki mieszkalne do 250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i w punkcie 2 paragrafu pierwszego budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chcę tutaj uświadomić, że szczególnie jeżeli chodzi o budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczą wszystkich budynków niemieszkalnych, które są własnością przy posiadaniu. W przypadku naszej gminy przez właścicieli tych obiektów, którzy nie są rolnikami. I tak naprawdę dotyczy to bardzo dużej grupy mieszkańców, ponieważ to tak jest, że niestety na terenie naszej gminy coraz więcej byłych rolników i już w tej chwili nie prowadzi działalności rolniczej i w związku z tym byli zobowiązani do płacenia za te budynki na podstawie nawet obniżonych o 50% stawek w wysokości 4 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. A wiemy, że w każdym gospodarstwie no, była stodoła, która miała powierzchnię kilkadziesiąt metrów, była jakaś stajenka, były jakieś inne pomieszczenia, a nawet garaże, które tutaj byłyby opodatkowane. Już nie mówię o stawce maksymalnej 8 zł. Także tutaj też trzeba być świadomym, że rezygnujemy z bardzo dużej kwoty łącznej podatku od nieruchomości. Są na pewno dla każdego mieszkańca naszej gminy, który właśnie płaci podatek od nieruchomości, to zwolnienie jest o bardzo dużym
swoim znaczeniu. W paragrafie drugim wykonanie uchwały opiera się zamówieniem na nadzór nad realizacją uchwały w zakresie Komisji Rozwoju Społecznego Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Radomia. Ta uchwała również na wszystkie uchwały dotyczące podatku wejdzie w życie 14 dni od lat jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję na zakresie pytania co do tej uchwały. Proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 2 łamane przez 16 łamane przez 2018 Rady Gminy Radomia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości na 2019 rok. Rozpoczynamy głosowanie. Zamykam głosowanie. 15 nad uchwałą uchwało 14 osób, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Państwo, przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stałych podatkowych podatków środków transportowych w 2019 roku. Po przedstawieniu projektu uchwały proszę pana Wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie pierwszym uchwały w sprawie określenia wysokości stałych podatkowych podatków środków transportowych w 2019 roku określa się wysokość stałych podatków środków transportowych w następujących wysokościach. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, w podpunkcie A powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie 430 zł, w podpunkcie B poniżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł i w podpunkcie C powyżej 9 ton 868 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia oraz określonych załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Tutaj każdy może sobie zobaczyć, że załącznik, który jest no, trudny do tego, żeby go przedstawiać, czytając, myślę, że każdy widzi, jakie te znaczki są. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony poniżej 12 ton 1010 zł. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia oraz określonych w załączniku nr 2 do 2. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 866 zł. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
zależności od liczby osi do ruszania masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych dla uczniów 3 do 2. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy w podpunkcie A mniejsze niż 22 miejsca 1010 zł i w podpunkcie B równe lub większe niż 22 miejsca 1282 zł. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminnemu, a nadzór nad realizacją uchwały zaleca się Komisji Uchwały Społecznej Gminnego Rolnictwa Rady Gminnego i uchwała w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia wyników urzędowych Wojewódzkiego Rady Gminnego. Chcę tylko jeszcze dodać, że te stawki proponowane w tej uchwale są dokładnie takie same jak stawki obowiązujące w roku 2017 i w roku 2018. W związku z tym nie będzie sytuacja taką, jeżeli Rada przyjmie tą uchwałę, to już będziemy mieć takie same stawki podatku w okresie kolejnych 3 lat. Dziękuję. Dziękuję również panu profesorowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Zadaję pytania na miejscu za sprawozdawcą w roku 2018. Tą uchwałę, skoro nie ma żadnych pytań, uchwała numer 2, skłamane przez 17 łamane 2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 10 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2019 roku. Rozpoczynamy głosowanie. Jednakże za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób. 14 osób było za przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Państwo, przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie uchwałami komunalnymi oraz określenia stałe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zanim omówię projekt uchwały, chciałbym kilka informacji takich, które ściśle wiążą się z podejmowaniem tego typu. Otóż można powiedzieć, że w tym zakresie, jeżeli chodzi o wysokość opłat, jesteśmy związani przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta mówi, iż środki, jakie są potrzebne w gminie na realizację zbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania muszą pochodzić z opłat, które są ustalane przez Radę Gminy i obowiązują właścicieli nieruchomości. Przypomnę, że na terenie naszej gminy objęliśmy systemem gminy tylko i wyłącznie nieruchomości zabudowane. Nie obejmujemy naszym systemem nieruchomości niezabudowanych, czyli tych nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, tych nieruchomości, które nie są zabudowane, a
stałe nam odpady komunalne, czy też powiedzmy do takich obiektów jak chociażby szkoły, czy cmentarze. W przypadku tego typu obiektów właściciele tych nieruchomości zawierają bezpośrednio umowy z firmami, mają tutaj pewien wybór, to wcale nie muszą być firmy, które wybywają przetarg na świadczenie usług dla gmin. Ale tak jak powiedziałem, musimy pamiętać o tym, że wpływy z tej opłaty muszą pokrywać nam koszty, które będą w danym roku budżetowe. Poza tym Rada Gminy wybiera metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnę, że może to być system mieszany, ale może też być systemem opartym na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną posesję i wtedy ustalamy odpłatność od osoby. Może to być ustalane od gospodarstwa jednego domowego, stała opłata dotycząca wszystkich. Może być od powierzchni użytkowej mieszkania i może być od ilości zużytej wody. Na terenie naszej gminy przyjęliśmy system mieszany, który jest oparty na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną posesję i od gospodarstw. Od liczby mieszkańców mieliśmy ustalone do tej pory dla nieruchomości, które były zamieszkane przez jedną lub dwie osoby. Wówczas opłata w przypadku takich nieruchomości, takich gospodarstw domowych, była ustalana od osoby, czyli w przypadku jednej lub dwóch osób. Natomiast od trzech i więcej osób zamieszkujących daną nieruchomość, opłata była od gospodarstwa, czyli była stała. W tej uchwale proponujemy, żeby nadal obowiązywał system mieszany z korektą taką, iż ta metoda ustalania opłaty od liczby mieszkańców będzie miała zastosowanie do nieruchomości, na których zamieszkuje od jednej do trzech osób. Natomiast w przypadku czterech i więcej osób będzie już opłata od gospodarstwa domowego. A więc czytam postanowienia tej uchwały. W paragrafie 1 Rada Gminy uchwaliła, iż wybieramy metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zastrzeżenie paragrafu 2. W paragrafie 2 wybrać metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje 4 i więcej mieszkańców w jednej stawce. W paragrafie 3 ustalić stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 1 w kwocie 7,70 zł miesięcznie od mieszkańca
za to mamy zbierane i odbierane w sposób selektywny. Czyli to będzie oznaczać, że w przypadku jednego mieszkańca 7,70, w przypadku dwóch mieszkańców na danej nieruchomości będzie 15,40 i w przypadku trzech mieszkańców będzie 23 zł i 10 groszy. I w paragrafie 4 ustalić stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 2, czyli od gospodarstwa, w stawce 30 zł i 80 groszy miesięcznie od gospodarstwa domowego. Czyli to oznacza, że od tej nieruchomości, na której mieszka 4, 5, 6 i tak dalej mieszkańców, opłata jest stała, niezmieniająca się, niezależna od liczby mieszkańców i wynosi 30 zł 80 groszy. W paragrafie 5 ustali stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, określone w paragrafie 3 i 4 wysokości dwukrotnej, czyli tutaj ma to olbrzymie znaczenie tak naprawdę tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji. To na pewno teraz ze względu na zmianę systemu, ze względu na to, że mogła się zmieniać liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, trzeba będzie złożyć deklarację dotyczące właśnie tej gospodarki śmieciami i w przypadku, kiedy ktoś nie złoży tej deklaracji, to będzie miał wydawaną decyzję z urzędu i wtedy, ponieważ my nie mamy deklaracji, czy on będzie zbierał selektywnie, bo ci, którzy składają, wszyscy składają selektywnie i mają deklaracji, będzie miał stawkę wysokie wyższą. To jest też taki element motywujący do tego, żeby składać te deklaracje. Wykonanie uchwały w paragrafie 6 powierza się wójtowi gminy i traci moc uchwała numer 7/48/2019 Rady Gminy Jarmuka dnia 16 listopada w sprawie określenia stawki odpadów zagospodarowanych odpadami. Proszę Państwa, tu jest błąd, bo to musiała być uchwała traci moc uchwała numer 7/49 przez 2017 Rady Gminy Jarmuka dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowego Województwa Podkarpackiego Legislacji Życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowego Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz powiedział przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Ludzie, a co zrobimy z tym, że zgłosi się do nas matka, dwójka czy trójka dzieci, które mam zameldowanych 5 domu, a nie tam sama się zgłosi na do tych opłat liczy się liczba faktycznie zamieszkałych, a nie zameldowanych. Ma złożyć deklarację. Prawidłowo w deklaracji ma obowiązek wykazać, że faktycznie zamieszkał. Bo może być sytuacja odwrotna. Państwo cieszyli się, jakieś pytania są co do tej uchwały.
żadnych pytań. Uchwała nr 2/18/2018 Rady Gminy Adamówka dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Zamykam głosowanie. Za uchwałą głosowało 13 osób, przeciwnie było 0, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Państwo przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne wojne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma jakąś sprawę, a chciałby zostawić na forum radnych, proszę bardzo. Panu Radnym, dziękuję 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 panu Radnym, dzięku